Tutaj mnóstwo przewodników proponuje swoje usługi, ale takie usługi, jaką dzisiaj nam jeden pan zaproponował, nikt po prostu chyba nie ma. Pan powiedział, że tutaj spoko, spoko, możemy sobie pochodzić, ale on bardzo chętnie zaprowadzi kawałek dalej w dżungli, gdzie są jeszcze nieodkryte dla szerszej publiczności ruiny. Dla szerszej publiczności ruiny. No i oczywiście trasa to są 3 godziny i do tego grzybki dostajesz magiczne i możesz po prostu oglądać świat zupełnie inaczej. Grano w pelotkę. Tylko się kończył krwawo taka gra. Kończyła się. Podobno, tak się mówi, że podobno ktoś z zwycięskiej drużyny stawał się potem ofiarą dla bogów. To był zaszczyt, którego można było tam dostąpić, więc... Tak to jest. Tutaj mnóstwo przewodników proponuje swoje usługi, ale takie usługi, jaką dzisiaj nam jeden pan zaproponował, nikt po prostu chyba nie ma. Pan powiedział, że tutaj spoko, spoko, możemy sobie pochodzić, ale on bardzo chętnie zaprowadzi kawałek dalej w dżungli, gdzie są jeszcze nieodkryte dla szerszej publiczności ruiny. No i oczywiście trasa to są 3 godziny i do tego grzybki dostajesz magiczne i możesz po prostu oglądać świat zupełnie inaczej. To jest ciekawa propozycja. Może na jutro, ewentualnie. Może jak przyjadą nasi dzieci znajomi z drugiego busa. Jest duszno i... To jest osiedle domków szeregowych. Mieszkania dla młodych. Rodzina plus, czy jak to się nazywa? Mieszkanie plus. Jest tutaj dokładnie 20 domów, tyle co właśnie w tym programie zostało wbudowane w Polsce.
Tak wygląda Mieszkanie Plus, proszę Państwa. Drzewa wyrastają na ścianach i grzyby.